Władimir Megre. Anastazja. Księga piąta. Kim jesteśmy? Wieczny Ogród. Razem z pracownikami Władimirskiej Fundacji Wspomagania Kultury Anastazja pojechaliśmy za miasto. Rozłożyliśmy się na malowniczym brzegu niewielkiego stawu. Kobiety stawiały na serwetę jakieś sałatki, mężczyźni rozpalali ogień. Stałem na brzegu, patrzyłem w wodę i o czymś myślałem. Nie miałem humoru. Atmosfera była żadna. Nagle Weronika, mieszkanka pobliskiej wsi, mówi tak. Panie Władimirze, 7 kilometrów stąd, wśród łąk, są dwie opuszczone dworskie posiadłości. Po zabudowaniach nie zostało śladu, ale przetrwały sady owocowe. Nikt nie dba o nie, a co roku dają owoce. Więcej owoców niż pielęgnowane i nawożone sady we wsi. W 1976 roku w tych rejonach był duży mróz i wszystkie sady wymarzły, trzeba było sadzić nowe, ale tych dwóch pośród pól mróz nie uszkodził, ani jednego drzewa nie zniszczył. Dlaczego nie wyrządził im żadnej szkody? Pytam. Taki mrozoodporny gatunek? Gatunek zwyczajny. Ale w tych opuszczonych zagrodach wszystko jest posadzone tak, jak należy sadzić na jednym hektarze. Wie pan, wszystko jest podobnie do tego, co w pańskich książkach mówi Anastazja. Wokół tych sadów ludzie przed 200 laty zasadzili sedry i dęby. I nawet siano z tamtejszej trawy jest bardziej soczyste i długo jest dobre. Jeśli chce pan zobaczyć, to możemy zaraz pojechać. Droga polna, ale jeep przejedzie. Nie wierzyłem własnym uszom. Kto? Jak? W odpowiednim czasie i miejscu daje mi taki prezent? Czy przypadkowe są te przypadki, które się nam przytrafiają? Jedźmy. Kolejny prowadziły przez pola byłego PGR-u. Powiedziałem pola, ale bardziej przypominały łąki porośnięte bujną trawą. Pola uprawne zmalały, brakuje pieniędzy na nawozy. Komentował Jewgeni, mąż Weroniki. Ale to ziemia odpoczywa. I nie tylko ziemia. W tym roku po raz pierwszy śpiewają tu ptaki. Wcześniej nie szczebiotały tak wesoło. Z czego się radują? Może z tego, że trawa na polach jest teraz bez chemii. Przed rewolucją na tych polach były wsie, babka mi o nich opowiadała. Teraz nie został po nich nawet ślad. O, to tam, na prawo był majątek szlachecki. W oddali na powierzchni około hektara gęsto rosły wysokie drzewa. Wyglądało to jak mała zielona wyspa, która powstała przez przypadek pośród pól i łąk. Podjechaliśmy bliżej. Ujrzałem pośród rosnących 200-letnich dębów i krzewów wejście prowadzące w głąb leśnej oazy. Weszliśmy tam. A wewnątrz? Stare jabłonie z rosochatymi pniami wyciągały do nieba swe gałęzie. Gałęzie niezwykle gęsto obsypane owocami. Drzewa nie były okopane dookoła, rosły wśród traw, nie były pryskane przeciwko szkodnikom. Stare jabłonie dawały plony, a ich owoce nie były robaczywe. Niektóre jabłonie były tak stare, że gałęzie łamały się pod ciężarem owoców. Bardzo stare, pewnie obrodziły ostatni raz. Niedługo obumrą, lecz obok każdej zbyt starej wyrastały z ziemi pędy nowego drzewa. Pewnie te drzewa nie umrą, przyszło mi na myśl nie umrą, póki nie zobaczą, że świeże pędy z ich nasion stały się mocne. Spacerowałem po sadzie, kosztowałem owoców, przechadzałem się pomiędzy rosnącymi wokół dębami i zdawało mi się, że widzę myśli tego człowieka, twórcy tej wspaniałej oazy. Jakbym słyszał jego myśli. Tu, wokół sadu, trzeba zasadzić las dębowy. On sad ochroni przed mrozem, a również przed suszą w upalne lato. Ptaki swe gniazda uwiją na drzewach wysokich i gąsienicom nie pozwolą się zadomowić. Zasadzę cienistą aleję nad brzegiem stawu. Gdy dęby urosną, ich korony się zetkną, wówczas w dole powstanie szeroka, cienista aleja. I nagle pojawiła się jakaś niejasna myśl, od której krew szybciej popłynęła w żyłach. Czego ode mnie chce ta myśl? Nagle olśnienie.
Oczywiście, Anastazja. Oczywiście, masz rację, gdy mówisz. Boga można poczuć stykając się z Jego dziełami i kontynuując Jego dzieła. Nie poprzez krygowanie się, podrygi i nowomodne rytuały, ale zwracając się bezpośrednio do Niego, do Jego myśli, można poznać Jego pragnienia i swoje przeznaczenie. Oto stoję teraz nad brzegiem stawu pod dębami i jakbym czytał myśli człowieka, który stworzył to żywe dzieło. A on, ten człowiek, ten Słowianin, żyjący tu 200 lat temu, pewnie bardziej niż inni odczuwał myśli Stwórcy, dlatego też udało mu się stworzyć rajski majątek. Swój sad, swoje rodowe gniazdo. Umarł, a majątek pozostał i wciąż przynosi płody, karmi dziatwę z okolicznych wiosek, przyjeżdżającą tu jesienią, by połakomić się na owoce, a ktoś może też zbiera je i sprzedaje. A ty, Słowianinie, chyba pragnąłeś, żeby tu mieszkały twoje wnuki i prawnuki. Oczywiście, że chciałeś, ponieważ stworzyłeś nie jakiś nietrwały dworek, ale wieczne siedlisko. Gdzież one teraz, twoje wnuki i prawnuki? Wszystko leży odłogiem, porasta trawą, wysycha staw, tylko aleja nie wiedzieć czemu nie zarosła burzanem, a niska trawka rośnie na niej jak kobierzec. Pewnie jeszcze oczekuje twych wnuków stworzony przez ciebie rajski zakątek, twój rodzinny majątek. Mijają dziesiątki i setki lat, a on czeka. Gdzież oni są? Kim są teraz? W jakiej sprawie służą, przed kim chylą głowy? Kto ich stąd wypędził? Mieliśmy rewolucję, może ona wszystkiemu winna? Oczywiście, że ona. Ale ludzie robią rewolucję, gdy u większości zmienia się w świadomości jakaś wartość. Co się wydarzyło w umysłach twoich rówieśników, rodaku, że opustoszała twoja rodzinna posiadłość? Rdzenni mieszkańcy opowiadają, jak w tej posiadłości stary rosyjski dziedzic zapobiegł przelewowi krwi. Zebrani z dwóch pobliskich wiosek chłopi, nastawieni rewolucyjnie i podgrzani zacierem, ruszyli tłumnie, żeby rozgrabić jego posiadłość. Stary dziedzic wyszedł im naprzeciw z koszem pełnym jabłek i zginął od wystrzału z dwururki. Już poprzedniego dnia wiedział, że przyjdą rozgrabić jego dom, więc namówił wnuka, rosyjskiego oficera, by ten opuścił posiadłość. Wnuk, frontowy oficer, georgijewski kawaler, wyjechał razem ze swymi pułkowymi kolegami, zabierając do powozu sprawdzony w bojach ciężki karabin maszynowy. Pewnie zdecydował się na emigrację i teraz ma dorastające wnuki. W obcym kraju dorastają twoje wnuki, rodaku, a w Rosji, w twojej rodzinnej posiadłości, kołyszą się na wietrze liście w sadzie, co rok stare drzewa rodzą owoce, zadziwiając okolicznych mieszkańców obfitymi plonami. Po domu twoim nie został nawet ślad, zabudowania dworskie rozkradli, a sad rośnie na przekór wszystkiemu, może żyjąc nadzieją, że wrócą tu twoje wnuki i skosztują najlepszych w świecie jabłek. Wnuków jednak ni widu, ni słychu. Dlaczego tak się dzieje i kto nas zmusza do poszukiwania własnego dobra kosztem innych? Kto zmusza nas, byśmy wdychali powietrze nasycone szkodliwymi gazami i kurzem zamiast kwiatowymi pyłkami i wpływającymi korzystnie na ciało dobroczynnymi olejkami eterycznymi? Kto zmusza nas do tego, byśmy pili wodę uśmierconą gazami? Kto? Kim się staliśmy? Dlaczego nie wracają twoje wnuki, rodaku, do swego rodzinnego gniazda? Jabłka z drugiej posiadłości były jeszcze smaczniejsze. Wokół tego sadu zostały posadzone wspaniałe, syberyjskie cedry. Kiedyś było tu więcej cedrów, teraz zostały tylko 23. Mówią miejscowi. Po rewolucji, gdy pracowało się jeszcze za dniówkę, dawali ludziom za pracę orzechy. Teraz orzechy zbiera, kto chce. Czasami mocno stukają w sedry drewnianymi pobijakami, żeby szyszki spadały. Posadzone 200 lat temu ludzką ręką stały w rzędzie niczym rycerze, ochraniając piękny sad od mroźnych wiatrów i szkodników, 23 syberyjskie sedry. Było ich więcej, lecz jeden po drugim ginęły, gdyż na Syberii dookoła cedrowego lasu rosną zawsze wysokie sosny. Sam cedr nie jest w stanie oprzeć się porywom wiatru, bo nie ma zbyt mocnego systemu korzeni.
Cedr żywi się nie tylko poprzez korzenie, on chłonie otoczenie całą swoją koroną. Dlatego też musi być chroniony przez sosny lub inne dorastające cedry. Te tutaj stały jak pod sznurek. Pierwsze 150 lat trzymały się, ale potem, gdy rozrosły się ich korony, jeden po drugim zaczęły padać. Przez 50 lat nikt nie wpadł na pomysł, żeby posadzić przy nich sosny czy brzozy, więc stały tak zmuszone same stawiać opór złym wiatrom, by chronić sad. Przyglądałem się mocno pochylonemu pniu cedru, który przypuszczam, że zeszłego roku zaczął się przewracać. Dzięki temu, że korony cedrów były mocno ze sobą splątane i oparł się o koronę sąsiada, ocalał. Obydwa drzewa były zielone i owocowały. Zostało ich 23, stoją tak, wspierając się wzajemnie, owocują i chronią sad. Wytrzymajcie jeszcze trochę, Sybiracy, proszę. Napiszę o was. Ech, Anastazjo, Anastazjo, nauczyłaś mnie pisać książki, ale dlaczego nie nauczyłaś mnie pisać takimi słowami, które byłyby zrozumiałe dla wielu? Dla bardzo wielu. Dlaczego nie udaje mi się pisać zrozumiałe dla większości? Dlaczego mąci mi się myśl i gubię wątek? Dlaczego przewracają się cedry, a ludzie tylko patrzą na nie i nic nie robią? Niedaleko byłych posiadłości, w których do naszych dni przetrwały piękne sady i ocienione aleje, leżą wioski. Ich widok psuje cały okoliczny krajobraz. Jeśli patrzy się na nie z daleka, odnosi się wrażenie, że jakiś robak tam zawędrował i wszystko splugawił, zrył kwitnące łąki. Ruderii szarych, wiejskich domów, budynki gospodarcze zlepione z różnych gnijących materiałów, brud dróg rozjeżdżonych kołami samochodów i ciągników. To właśnie sprawia takie wrażenie. Pytałem miejscowych. Czy byliście w sadach otoczonych dębami i cedrami? Wielu tam było, jadło jabłka, młodzież jeździ tam na pikniki. Ładnie tam. Mówią i młodzi, i starzy. Na pytanie. To dlaczego nikt nie rozplanował swojej zagrody, swego gospodarstwa na ich wzór i podobieństwo? Słyszałem wciąż podobne odpowiedzi. Nie mamy takich pieniędzy, jakie mieli gospodarze, tworząc to piękne miejsce. Starcy opowiadali, że sadzonki cedrów dziedzic przywiózł aż z Syberii. Na moje pytanie. Ile potrzeba pieniędzy, żeby schylić się po sędrowy orzeszek spod cedrów, które tu rosną, i wsadzić go do ziemi? Milczeli. Ta cisza w odpowiedzi zastanawia mnie. To nie brak zewnętrznych możliwości i środków, ale nasze wewnętrzne nastawienie jest winne naszemu nieporządkowi. Dużo teraz willi budują ci, co mają pieniądze. Wokół nich ziemia jest zryta albo zakuta w asfalt. Po 20-30 latach willa wymaga remontu i jej wygląd nie grzeszy świeżością. Dzieciom nie będzie potrzebna stara rudera. Nie będzie im potrzebne takie rodzinne gniazdo, taka ojczyzna, dlatego też rozjadą się w poszukiwaniu nowej. Lecz zabiorą ze sobą ten sam zakodowany wzorzec, odziedziczony od rodziców, i powtórzą życie tymczasowych władców na ziemi, zamiast twórców wieczności. Kto i jak zdoła oczyścić ich z tego zaprogramowania na życie bez przyszłości? Być może pomocna w tym będzie przedstawiona przez Anastazję przyszłość ojczyzny. A żeby rozproszyć wątpliwości sceptyków, umieściłem na okładce zdjęcia zdumiewających rosyjskich sadów, wyciągających w przyszłość swoje gałęzie oblepione owocami. Rosja Anastazji. Kiedy Anastazja opowiadała o wioskach przyszłości stworzonych z rodowych majątków, poprosiłem ją. Anastazjo, pokaż mi, proszę, Rosję przyszłości. Przecież możesz to zrobić. Mogę. Jakie miejsce w przyszłej Rosji chciałbyś zobaczyć? No, na przykład Moskwę. Chcesz sam się znaleźć w przyszłości czy ze mną? Lepiej z tobą, wyjaśnisz mi, jeśli zobaczę coś niejasnego. Od ciepłego dotyku dłoni Anastazji zacząłem zapadać w sen i ujrzałem. Anastazja pokazała mi przyszłość Rosji w taki sam sposób, w jaki pokazała mi życie na innej planecie. Kiedyś uczeni zapewne zrozumieją, jak ona to robi, ale w tym przypadku sam sposób nie ma absolutnie żadnego znaczenia.
Moim zdaniem najważniejsza jest informacja, za pomocą jakich konkretnie działań można wejść w tę wspaniałą przyszłość. Moskwa, jaką ujrzałem, zupełnie nie była taka, jaką ją sobie wyobrażałem. Obszar miasta się nie zwiększył. Nie było oczekiwanych przez mnie drapaczy chmur. Ściany starych domów pomalowane były na wesołe kolory. Na wielu widniały rysunki, pejzaże, kwiaty. Jak się później wyjaśniło, zajmowali się tym zagraniczni robotnicy. Najpierw pokrywali ściany jakimś wzmacniającym podkładem. Dopiero na tym malarze, także zagraniczni, nanosili swoje obrazy. Z dachów wielu domów zwisały pnącza, których liście szeleściły na wietrze i zdawało się, że pozdrawiają przechodniów. Prawie wszystkie ulice i aleje stolicy były wysadzone drzewami i kwiatami. Dosłownie na środku jezdni Kalinińskiego Prospektu, który jest na Nowym Arbacie, ciągnął się pas zieleni szerokości 4 metrów. Na wysokość około pół metra nad asfaltem wznosiła się betonowa bordziura obsypana ziemią, na której rosły ozdobne trawy i polne kwiaty. W niewielkiej odległości jedno od drugiego stały w szeregu drzewa. Jarzębiny o czerwonych gronach, brzozy, topole, krzaki porzeczek i malin oraz wiele innych roślin, które można spotkać w naturalnym środowisku. Takie same zielone połacie rozdzielały wiele moskiewskich alej i ulic. Na ich zwężonej części jezdnej prawie nie widziało się samochodów osobowych. Przede wszystkim autobusy z ludźmi z wyglądu niepodobnymi do Rosjan. Po chodnikach też chodziło wielu obcokrajowców. Nawet przemknęła mi przez głowę myśl. Czy przypadkiem nie podbiły Moskwy bardziej rozwinięte państwa? Anastazja uspokoiła mnie, mówiąc, że widzę nie okupantów, ale zagranicznych turystów. Co takiego ich przyciąga do Moskwy? Atmosfera stworzenia czegoś wielkiego, ożywcze powietrze i woda. Zobacz, iluż ludzi wzdłuż brzegu rzeki Moskwy stoi i czerpie wodę. Z granitowego nabrzeża spuszczają na sznurkach naczynia i z wielką radością piją rzeczną wodę. Jak można pić nieprzygotowaną wodę? Zobacz, Władimirze, jaka czysta, przezroczysta jest woda w rzece Moskwie. Jest w niej woda żywa, nie zabita gazem jak ta w butelkach, którą sprzedają w sklepach na całym świecie. To fantastyczne, nie do wiary. Fantastyczne? Wszak w latach twojej młodości ty i twoi rówieśnicy uznalibyście za kompletną bzdurę wiadomość, że wkrótce wodę będzie się sprzedawać. No tak, w coś takiego w latach mojej młodości ledwie można było uwierzyć. Ale jak w tak dużym mieście jak Moskwa można było oczyścić wodę w rzece? Nie zasalać, nie wyrzucać szkodliwych ścieków, nie zaśmiecać jej brzegów. To takie proste. Właśnie tak, nie fantastyczne, a bardzo proste. Teraz rzeka Moskwa jest odgrodzona nawet od studzienek burzowych, od wody, która płynie po asfalcie i zabronione jest pływanie po niej brudzącym barkom. Rzekę Ganges, co w Indiach płynie, uznaje się za świętą, ale teraz cały świat pokłonił się przed rzeką Moskwą, przed jej wodą, przed ludźmi, którzy przywrócili wodzie jej ożywczość i pierwotne przeznaczenie. Przyjeżdżają ludzie z różnych krajów, żeby na to cudo popatrzeć, spróbować i zostać uzdrowionym. A gdzie są sami Moskwianie? Dlaczego tak mało jest samochodów osobowych? W stolicy przebywa bez przerwy około 1,5 miliona Moskwian i ponad 10 milionów turystów przyjeżdżających z całego świata. Odrzekła Anastazja i dodała: jest mało samochodów, ponieważ Moskwianie, którzy tu zostali, bardziej racjonalnie planują swój dzień. Zmalała u nich potrzeba przemieszczania się, prace z reguły mają blisko. Można dojść na piechotę. Turyści przemieszczają się wyłącznie autobusami i metrem. A gdzie się podziała reszta Moskwian? Mieszkają i pracują w swoich przepięknych rodowych posiadłościach. Kto więc pracuje w fabrykach, zakładach przemysłowych, kto obsługuje turystów? Anastazja odpowiedziała tak. Gdy kończył się rok 2000, władze Rosji wciąż jeszcze dokonywały wyboru co do kierunku rozwoju państwa. Większej części Rosjan nie odpowiadała droga, którą dążyły kraje zachodnie, uważane za osiągające sukces. Rosjanie spróbowali już produktów spożywczych z tych krajów i nie zasmakowały im.
Było jasne. Wraz z rozwojem nauki i techniki w tych krajach pojawiają się różne choroby ciała i duszy. Wzrasta przestępczość i narkomania, kobiety coraz rzadziej czują pragnienie, by urodzić dziecko. Warunki życia w państwach zachodnich nie pociągały Rosjan, do starych socjalnych warunków również nie chcieli wracać, a nowej drogi jeszcze nie mieli przed oczami. W kraju wzrastał stan depresji, która ogarniała wciąż coraz większą część społeczeństwa. Ludność Rosji starzała się i umierała. Z początkiem nowego tysiąclecia z inicjatywy prezydenta Rosji weszła w życie ustawa o nieodpłatnym przydziale każdej chętnej rodzinie 1 hektara ziemi dla założenia na nim rodowej posiadłości. W ustawie tej mówi się o tym, że ziemię wydziela się na dożywocie z prawem dziedziczenia. Wytworzona w rodowej posiadłości produkcja rolna nie podlega prawu podatkowemu. Ustawodawcy podtrzymali inicjatywę prezydenta i do konstytucji kraju została wniesiona odpowiednia poprawka. Głównym celem ustawy, zdaniem prezydenta i ustawodawców, było zmniejszenie bezrobocia w kraju, zapewnienie podstawowego minimum socjalnego słabo uposażonym rodzinom. Rozwiązanie problemu uchodźców. Jednak tego, co wydarzyło się w konsekwencji, nikt z nich nie był w stanie przewidzieć. Gdy została przydzielona pierwsza połać ziemi pod budowę osady dla ponad 200 rodzin, działki pod założenie rodowej posiadłości zaczęli brać nie tylko ludzie słabo uposażeni, którzy zostali bez pracy, i przesiedleni, którzy popadli w biedę. W pierwszej kolejności działki pobrały rodziny średnio zamożne oraz zamożni biznesmeni z grona Twoich czytelników, Władimirze. Oni przygotowywali się do tego zdarzenia. Nie czekali bezczynnie. Wielu z nich w swoich mieszkaniach hodowało już z nasion wysadzonych do doniczek swoje rodowe drzewa. Przyszłe mocne sedry i dęby już wypuszczały swoje maleńkie kiełki. Właśnie z inicjatywy przedsiębiorców i za ich środki został stworzony projekt osady z całą infrastrukturą odpowiednią dla wygodnego życia, jak napisałeś w książce Stworzenie. W projekcie przewidziane były sklepy, punkt medyczny, szkoła, klub, drogi i wiele innych. W ogólnej liczbie osób, które wyraziły chęć zorganizowania swojego życia w pierwszej nowej osadzie, przedsiębiorcy stanowili około połowy. Każdy z nich prowadził swój interes, miał własne źródło zarobków. Do realizacji budowy i zagospodarowania parceli potrzebowali siły roboczej. Idealnym rozwiązaniem okazało się zatrudnienie do budowy i zagospodarowywania sąsiadów mniej zasobnych. W ten sposób dla części rodzin od razu znalazła się praca, a w konsekwencji także źródło finansowania własnej budowy. Przedsiębiorcy rozumieli, że staranniejszych i lepszych wykonawców niż ci, którzy będą mieszkać w osadzie, nie znajdą i dlatego zapraszali specjalistów wyłącznie wtedy, gdy tacy nie znaleźli się wśród przyszłych mieszkańców nowo powstającej osady. Jedynie zakładanie przyszłego sadu, lasu, sadzenie rodowych drzew, żywego ogrodzenia każdy chciał robić samodzielnie. Większość nie miała jeszcze dostatecznego doświadczenia i wiedzy o tym, jak najlepiej zagospodarować swoją działkę, dlatego też wielkim szacunkiem wśród przyszłych mieszkańców cieszyły się osoby starsze, które zachowały tę wiedzę. Nie na bryłę budynku, nie tylko na domy, ale właśnie na architekturę krajobrazu zwracano szczególną uwagę. Sam budynek, w którym zdecydowali się mieszkać ludzie, był jedynie niewielką częścią wielkiego, żywego, Bożego domu. W ciągu 5 lat na wszystkich działkach zostały wybudowane domy. Różniły się wielkością i architekturą, ale szybko się zorientowano, że wielkość domu wcale nie jest głównym walorem. Coś innego jest ważniejsze i to zaczęło zarysowywać się wspaniałymi barwami krajobrazu każdej z działek osobno i osady w całości. Niewielkie jeszcze były sadzonki dębów i cedrów posadzone na każdej działce. Wciąż rosły żywe ogrodzenia posiadłości. Lecz już z każdą nową wiosną obficie zakwitały niewielkie jeszcze jabłonki i wiśnie w młodych sadach, kwiaty na klombach i trawa chciały stać się pięknym, żywym kobiercem. Wiosenne powietrze przepełnione było dobroczynnym aromatem i pyłkami kwiatów. Stało się ożywcze. Wtedy każda kobieta mieszkająca w nowej posiadłości pragnęła rodzić dzieci. Takie pragnienia pojawiły się nie tylko u młodych rodzin, lecz także dojrzali ludzie zaczęli nagle otaczać się dziećmi.
Ludzie chcieli, żeby jeśli nie oni, to ich dzieci w przyszłości zobaczyły przepiękny, stworzony ich rękami skrawek ojczyzny, zobaczyły go ku swej radości i kontynuowali dzieło zaczęte przez rodziców. Na początku nowego tysiąclecia pierwszymi zwiastunami pięknej, szczęśliwej przyszłości całej Ziemi były żywe kiełki w każdej posiadłości. Ludzie nie poczuli jeszcze w pełni znaczenia tego, co robili, po prostu zaczęli radośniej patrzeć na otaczający ich świat. Jeszcze nie uświadamiali sobie tego, jaką wielką radość przynieśli swoim działaniem Ojcu Niebieskiemu. Łzy radości i wzruszenia wśród kropli padającego deszczu ronił Ojciec na ziemię. I uśmiechał się zasłonkiem i gałązkami młodych drzew, starał się ukradkiem głaskać tych, co zrozumieli tajemnicę wieczności, dzieci, które wróciły do Niego. O nowej osadzie zaczęli pisać w rosyjskiej prasie i wiele osób chciało zobaczyć to piękno po to, by samemu stworzyć podobne miejsca, a może nawet lepsze. Natchnione pragnienie stworzenia piękna owładnęło miliony rosyjskich rodzin. Podobne do pierwszej osady zaczęły wyrastać jednocześnie w różnych regionach Rosji. Powstał powszechny ruch podobny do dzisiejszego ruchu działkowców. W ciągu 9 lat od momentu ukazania się pierwszego dekretu, który dał ludziom możliwość samodzielnego zagospodarowania swego życia, uczynienia go bardziej szczęśliwym, ponad 30 milionów rodzin było zajętych tworzeniem swoich rodowych posiadłości, własnego skrawka ojczyzny. One uprawiały swoje wspaniałe działki, korzystając przy tym jedynie z żywego, wiecznego materiału, stworzonego przez Boga. Tym samym tworzyły razem z Nim. Każdy przemieniał swój hektar ziemi otrzymany na dożywotnie korzystanie w rajski zakątek. Na rozległych przestrzeniach Rosji jeden hektar zdawał się niezwykle małym skrawkiem ziemi, lecz takich skrawków było wiele. To właśnie z nich składała się ogromna ojczyzna. Poprzez te skrawki ziemi, wypracowane dobrymi rękoma, rozkwitała rajskim sądem olbrzymia ojczyzna. Ich ojczyzna. Na każdym hektarze ziemi sadzone były iglaste i liściaste drzewa. Ludzie zrozumieli już, jak one będą użyśniać ziemię oraz to, że skład gleby zbilansuje rosnąca wszędzie trawa. Nikomu nie przychodziło do głowy korzystać z chemicznych nawozów i pestycydów. Zmienił się w Rosji skład powietrza i wody, stały się one lecznicze. Rozwiązany został problem wyżywienia. Każda rodzina z łatwością i bez szczególnych wysiłków nie tylko zapewniała sobie własny byt dzięki temu, co wyrosło na ich ziemi, lecz mogła też sprzedawać nadwyżki. Każda rosyjska rodzina, mająca swoją posiadłość, stawała się wolna i bogata i cała Rosja, w porównaniu z innymi istniejącymi na świecie państwami, stawała się potężnym i bogatym państwem. Najbogatsze państwo. Zaczekaj, Anastazjo, nie rozumiem, z jakiego powodu całe państwo nagle się wzbogaciło. Sama przecież powiedziałaś, że produkcja z rodowych posiadłości nie została obłożona żadnymi podatkami. Z czego więc mogło się państwo wzbogacić? Jak to z czego? Sam się trochę zastanów, Władimirze. Przecież jesteś przedsiębiorcą. Właśnie dlatego, że jestem przedsiębiorcą, wiem. Państwo zawsze dążyło do tego, by od każdego ściągnąć jak najwięcej podatków. A tu nagle w ogóle zwolniło z podatków 30 milionów rodzin. Te rodziny oczywiście mogły się wzbogacić, ale państwo w takich warunkach zbankrutowałoby. Wcale nie zbankrutowało. Najpierw całkowicie znikło bezrobocie, gdyż człowiek, który nie znalazł dla siebie miejsca w zwykłym przemyśle czy innym prywatnym bądź państwowym sektorze, mógł poświęcić się częściowo lub w pełni pracy, a dokładniej mówiąc, twórczej pracy na własnej posiadłości. Brak bezrobotnych natychmiast zwolnił zasoby pieniężne na ich utrzymanie. Rodziny były zabezpieczone produkcją rolną, co zwolniło państwo od ponoszenia kosztów na dopłaty. Ale nie to jest najważniejsze. Państwo rosyjskie dzięki wielu rodzinom, które stworzyły w zgodzie z boskim planem swe posiadłości, otrzymało dochód zdecydowanie większy niż obecnie przynosi państwu sprzedaż ropy naftowej, gazu i innych zasobów naturalnych tradycyjnie uznawanych za podstawowe źródła dochodu państwa. A co może coś przynosić większy wzrost dochodu niż sprzedaż ropy naftowej, gazu i uzbrojenia?
Wiele, Władimirze, na przykład powietrze, woda, olejki eteryczne, wspaniałe życie, natchnienie energią twórczą, podziwianie wspaniałych rzeczy. Nie bardzo rozumiem, Anastazjo. Wytłumacz to na przykładzie. Skąd pojawiły się pieniądze? Postaram się. Niezwykłe zmiany w Rosji przyciągnęły uwagę wielu osób we wszystkich krajach świata. O generalnej zmianie sposobu życia większości Rosjan pisała cała światowa prasa. Temat ten okazał się najistotniejszy dla ludzi na całej planecie. Do Rosji napłynął olbrzymi strumień turystów. Było ich tak wielu, iż okazało się, że wszystkich chętnych nie da się przyjąć i wiele osób musiało czekać na swoją kolej po kilka lat. Rząd Rosji musiał ograniczyć czas pobytu zagranicznych turystów na terytorium kraju, ponieważ wielu z nich, zwłaszcza dojrzałych wiekiem, chciało przebywać w Rosji po kilka miesięcy, a czasem i lat. Rząd ustanowił duże opłaty od każdego wjeżdżającego do Rosji, ale to i tak nie zmniejszyło ilości chętnych. Dlaczego chcieli być u nas osobiście, skoro wszystko można obejrzeć w telewizji? Mówiłaś przecież, że prasa całego świata naświetlała życie nowej Rosji. Ludzie z różnych stron także chcieli odetchnąć rosyjskim powietrzem, które stało się uzdrawiające. Napić się żywej wody. Spróbować płodów ziemi, jakich nie było nigdzie na świecie. Osobiście spotkać się z ludźmi, którzy wkroczyli w boskie tysiąclecie, by w ten sposób ukoić swoją duszę i wyleczyć cierpiące ciało. A jakież to niezwykłe nowe płody ziemi pojawiły się? Jak się nazywają? Ich nazwy są stare, lecz jakość ich jest zupełnie inna. Wiesz już, jak bardzo różni się doszklarniowych pomidor czy ogórek wyhodowany na otwartym gruncie, bezpośrednio pod promieniami słońca. Jeszcze smaczniejsze i bardziej pożyteczne są warzywa i owoce wyhodowane na ziemi, do której nie dodawane są szkodliwe chemikalia. One stają się jeszcze bardziej uzdrawiające, gdy obok nich rosną rozmaite trawy i drzewa. Znaczenie ma również nastrój tego, kto opiekuje się płodami ziemi. Bardzo pożyteczne są dla człowieka etery, olejki eteryczne, które wchodzą w skład płodów. Co to są etery? Etery to zapach. On określa obecność olejku eterycznego ożywiającego nie tylko ciało, lecz i to niewidzialne, z czego składa się człowiek. Nie rozumiem, chodzi o mózg. Można powiedzieć, że etery intensyfikują energię myśli i ożywiają duszę. Tylko w rosyjskich posiadłościach hodowane były takie płody ziemi. Największy efekt był z nich, gdy wykorzystywano je w dniu zbioru. Dlatego też zjeżdżali się do Rosji z różnych krajów, żeby mimo wszystko spróbować tych płodów. To, co zostało wyhodowane w posiadłościach, nie tylko wyparło importowane owoce i warzywa, ale nawet te, które rosły na dużych wspólnych polach. Ludzie zaczęli rozumieć i odczuwać różnice w jakości produktów. Zamiast obecnie popularnej Pepsi-Coli i tego typu napojów, napoje z naturalnych jagód. Obecnie nawet najbardziej wykwintne i drogie trunki nie wytrzymywały konkurencji z nalewkami przygotowywanymi w posiadłościach z naturalnych owoców jagodowych. Napoje te również zawierały dobroczynne etery, gdyż ludzie przygotowujący je w swoich posiadłościach wiedzieli, że zaledwie kilka minut powinno upłynąć od momentu ich zerwania do wykorzystania ich do wyciągu czy nalewki. Dużym źródłem dochodu rodzin były też rośliny lecznicze zbierane w swoich laskach, ogródkach i na okolicznych łąkach. Zbiór roślin leczniczych wygrywał konkurencję z najdroższymi nawet leczniczymi preparatami przygotowywanymi w innych państwach. Jedynie zioła zebrane w posiadłościach, a nie te wyhodowane w wyspecjalizowanych gospodarstwach na wielkich uprawach, cieszyły się powodzeniem. Nie może ziele rosnące na wielkim polu, wśród podobnych do siebie, pobierać z ziemi i otoczenia wszystkiego, co niezbędne, pożyteczne dla człowieka. Cena produktów z posiadłości kilkakrotnie przewyższała ceny produktów wyhodowanych tak zwanym sposobem przemysłowym, ale ludzie i tak woleli właśnie je. Dlaczego właściciele majątków tak windowali ceny? Władze Rosji ustalały minimalne ceny. Władze. A co im do tego? Przecież nie czerpali zysków z tej produkcji. Dlaczego miałoby im zależeć, by rodziny się bogaciły?
Przecież to wszystko jest państwem, Władimirze. Ono właśnie składa się z poszczególnych rodzin, które, gdy trzeba było, finansowały w swoich osadach budowę infrastruktury, na przykład szkoły dla dzieci, drogi. Czasami łożyli pieniądze na ogólnokrajowe projekty. Politycy i ekonomiści publikowali swoje programy, ale przechodziły tylko te, w które ludzie zgadzali się inwestować. A jakie programy cieszyły się największą popularnością? Wykupywanie koncernów chemicznych poza granicami Rosji, fabryk broni, centrów naukowych. Też mi zwrot świadomości. Mówiłaś przecież, że u tych ludzi pojawił się boski poziom świadomości i dobroć, że dzięki nim zaczęła się przemieniać w rajski ogród cała ziemia, a tu nagle takie inwestycje. Celem tych projektów była nie produkcja szkodliwych chemikaliów i broni, ale zniszczenie przedsiębiorstw, które je produkują. Rząd rosyjski zajmował się przeorientowaniem napływu światowych pieniędzy. Energia pieniędzy zasilająca to, co śmiercionośne dla ludzkości, teraz została skierowana na ich likwidację. I co, chcesz powiedzieć, że władze rosyjskie mogły sobie pozwolić na takie marnotrawstwo? Mogły. Rosja nie tylko stała się najbogatszym państwem świata, ale była bez porównania bogatsza niż wszystkie inne kraje. Cały światowy kapitał napływał do Rosji. Ludzie średnio zamożni i ci bogaci chcieli przechowywać swój kapitał w rosyjskich bankach. Wielu majętnych ludzi zapisywało w testamentach swoje oszczędności na rozwój rosyjskich programów. Byli to ci, którzy rozumieli, że od ich realizacji zależy przyszłość całej ludzkości. Przebywający w Rosji zagraniczni turyści, gdy zobaczyli nowych Rosjan, nie potrafili już żyć według swoich starych wartości. Z zachwytem opowiadali swoim znajomym i przyjaciołom o tym, co zobaczyli i rzeka turystów rosła, dawała jeszcze większe zyski rosyjskiemu państwu. Powiedz, Anastazjo, a ci ludzie, którzy mieszkają na Syberii, czym się zajęli, żeby stać się tak samo bogaci jak ci w centralnej Rosji? Przecież na Syberii lato jest krótsze i z tego, co ci w ogródku wyrośnie, niezbyt się możesz wzbogacić. Na Syberii, Władimirze, rodziny także zaczęły zagospodarowywać swoje siedliska. Sybiracy hodowali na swojej ziemi rośliny odpowiednie do klimatu, jednak mieli przewagę nad tymi, którzy mieszkali bardziej na południe. Syberyjskim rodzinom państwo wydzielało rewiry w tajdze i każda rodzina troszczyła się o swoją część i zbierała dary lasu. Napływały z Syberii lecznicze jagody i zioła. I olej z cedrowych orzechów. Ile za granicą zaczął kosztować olej cedrowy? 4 miliony dolarów za tonę. No, w końcu dali cenę według jego prawdziwej wartości. Cena wzrosła 8-krotnie względem poprzedniej. Ciekawi mnie, ile Sybiracy tłoczyli oleju w ciągu jednego sezonu? W tym roku, który teraz widzisz, wyprodukowano 3000 ton. 3000? To przecież 12 miliardów dolarów. Tyle dostali za zbiór orzechów cedrowych. Więcej, zapomniałeś, że z wytłoków orzecha można zrobić też znakomitą mąkę. Więc jaki dochód w dolarach, no chociażby średnio, miała syberyjska rodzina w ciągu roku z działalności? Średnio 3-4 miliony dolarów. Oho! Czy oni również nie podlegali opodatkowaniu? Nie podlegali. Na co więc mogli wydać takie wielkie pieniądze? Gdy pracowałem jeszcze na Syberii, widziałem, że ten, kto się nie lenił, był w stanie zapewnić sobie byt z polowań i rybołówstwa, a oni tu mają takie wielkie pieniądze. Oni, podobnie jak inni Rosjanie, mieli finansowy udział w ogólnopaństwowych programach. Na przykład na początku, zanim jeszcze ludzie nauczyli się korygować ruchy chmur, dużo pieniędzy Sybiraków szło na zakup samolotów. Samolotów? Do czego im samoloty? Żeby nie przepuszczać obłoków i chmur zawierających szkodliwe opady. Te obłoki powstawały w państwach, gdzie jeszcze przetrwały szkodliwe przedsiębiorstwa. Syberyjska awiacja zapobiegała im. Czy polowali wyłącznie na przydzielonych działkach? Sybiracy w ogóle już zaprzestali polowań po to, by zabijać zwierzęta. Wielu z nich pobudowało na swoich leśnych rewirach letnie domy, w których mieszkali latem, w czasie zbioru ziół,
jagód, grzybów i orzechów. Rodzące się zwierzęta widziały i spotykały ludzi, gdy były jeszcze małe. Ludzi, którzy nie czynili im szkody i przyzwyczajały się do nich jak do nierozłącznej części otoczenia, miały bezpośredni kontakt z nimi i przyjaźniły się. Sybiracy wiele zwierząt przyuczyli do pomocy. Na przykład wiewiórki zrzucały im z cedrów szyszki z dojrzałymi orzechami i sprawiało im to ogromną przyjemność. Niektórzy nauczyli niedźwiedzie targać kosze i worki z orzechami, oczyszczać las z wiatrołomów. A niech to, nawet niedźwiedzie pomagały. Nie ma w tym nic dziwnego, Władimirze. W czasach, które współcześni ludzie uważają za starożytne, niedźwiedź w gospodarstwie był jednym z niezastąpionych pomocników. Swoimi łapami wykopywał z ziemi jadalne bulwy, wkładał do kosza i sam wlókł kosz za sznurek do usypanego w pobliżu domu kopca. Zdejmował z drzew rosnących w lesie kłody z miodem i taszczył je do gospodarstwa. Dzieci zaprowadzał do miejsc, gdzie rosną smakowite maliny. I wiele jeszcze innych rzeczy robił w gospodarstwie. I może jeszcze zastępował pług i traktor, i zdobycz przynosił, i dzieci niańczył. A zimą spał, nie wymagając remontu i doglądania go. Na wiosnę wracał do gospodarstwa, a człowiek częstował go darami jesieni, które na niego czekały. Już wiem, o co chodzi. Te niedźwiedzie miały wypracowany taki odruch, że im się zdawało, że człowiek trzyma zapasy specjalnie dla nich. Może odruch, jeśli takie ujęcie tematu jest dla ciebie bardziej zrozumiałe, a może taki był zamysł ojca. Powiem ci tylko, że to nie bulwy były dla niedźwiedzia najważniejsze na wiosnę. A co? Przespawszy zimę samotnie w barłogu, zbudziwszy się razem z wiosną, niedźwiedziowi spieszno było do człowieka, na pieszczoty i pochwały, bo czułość człowieka jest potrzebna wszystkim. Sądząc po obserwacji psów i kotów, potrzebna. Co robiły inne leśne zwierzęta? Stopniowo znajdowała się praca również dla innych mieszkańców tajgi. Największą nagrodą dla oswojonych mieszkańców rewiru było czułe słowo, gest czy głaskanie, czochranie szczególnie zasłużonych. Czasem tylko trochę byli zazdrośni, gdy człowiek bardziej wyróżnił jakieś inne zwierzę. Mogły się o to nawet pokłócić. Czym zajmowali się Sybiracy zimą? Przetwórstwem orzechów. Nie łuskali nasion od razu po zbiorach, tak jak robi się to teraz, by ułatwić transport, ale przechowywali je w żywicznych szyszkach. Taki orzech można przechowywać kilka lat. Zimą kobiety zajmowały się rękodziełem. Na przykład bardzo dużo zaczęła kosztować koszula ręcznie utkana z włókien pokrzywy i ręcznie haftowana. Sybiracy przyjmowali zimą osoby z innych państw, leczyli je. Anastazjo, ale jeśli Rosja stała się tak wspaniałym do życia miejscem, czy to znaczy, że wiele państw miało ochotę napaść na nią? Tym bardziej, że, jak powiedziałaś, zakłady produkujące broń zostały zlikwidowane. To znaczy, że w rzeczywistości Rosja stała się krajem czysto rolniczym, bezbronnym wobec agresji. Rosja nie stała się rolniczym krajem, ale światowym centrum naukowym. A fabryki produkujące śmiercionośną broń zostały zlikwidowane dopiero po odkryciu energii. Energii, w obliczu której najnowocześniejsze rodzaje współczesnej broni okazywały się bezużyteczne i stawały się zagrożeniem dla państw, które je przechowywały. Co to za energia? Z czego jest wytwarzana i kto ją odkrył? W posiadaniu takiej energii byli Atlantydzi. Oni za wcześnie ją oswoili i właśnie dlatego Atlantyda zniknęła z oblicza Ziemi. Powtórnie odkryły ją dzieci Nowej Rosji. Dzieci? Anastazjo, opowiedz wszystko po kolei.